Nastawia sobie w gruncie rzeczy jeden cel. Oczyścić rzeczywistych sprawców, no bo przecież milicjanci nie mogli zakatować Grzegorza, znaleźć kozła ofiarnego, a przy okazji sponiewierać pamięć zabitego, godność jego matki i bliskich. Biorą w tym udział ludzie ze szczytu władzy i szeregowi funkcjonariusze, dyspozycyjni prokuratorzy i usłużni, tu może cudzysłów by się przydał, naukowcy, specjaliści od strategii perswazyjnych. Machina jest nieubłagana, zło rodzi kolejne zło, rośnie liczba ofiar, ludzi złamanych, straumatyzowanych, takich, którzy i dzisiaj nie chcą do tamtej sprawy wracać. Łazarewicz opowiada o tym beznamiętnie, bez wielkich słów i patosu, bez tych wszystkich słów, których ja tutaj użyłem. Zło, historia. To historia sprzed ponad trzech dekad, zamknięte się. Ale mechanizmy w niej opisane zawsze mogą się powtórzyć. Ta książka jest wiarygodnym świadectwem tamtego czasu, podczas